Cześć wszystkim, dzisiaj kolejny odcinek z Papas Hotdogeria. Co tam dzisiaj na nas czeka? A, takie rzeczy na nas czekają. Coś takiego jak dobicie ranka 44. Mamy tutaj jakąś nową czapkę, którą sobie przeklikniemy. W tej mu dobrze. No. Tak mu dobrze będzie. Jak będzie miał wszystko jednego koloru. Kurteczka też może jest taka sama. Jak będzie, to mogę kupić kurtkę. Kolejne 3 dni dzisiaj robimy, nie? Tylko jedyne co nam zostało, to wbijanie u klientów tych naklejek czy badżów gwiazdek do 70 dnia, czyli do soboty. I to jest się w ten sposób skończy 10 tydzień w Hotdogerii. 10 tydzień w Hotdogerii dobiegnie końca. Mat 673 punkty potrzebuje zdobyć. Okej, 68 dzień. Co tam zamawiasz, Matt? Tą kiełbasę. I to. To zamawia Matt. Czak teraz. Przyjdzie jeszcze dwa razy i będzie miał złoto. Ja sobie jeszcze tu zobaczę co. Jakie osiągnięcia jeszcze mogę zrobić, ale chyba żadne. To jest jeszcze niezrobione. Dwunastu klientów ma już złoto. Tylko odblokowywanie. 16 klientów jeszcze do odblokowania. Do obsłużenia. Nie do odblokowania. Do obsłużenia. I tu tylko jedyne co to serwowanie. Wydawanie. Tylko ma jeszcze swój budżet. Nic, co mógłbym zrobić przy okazji. Czy wszystkie barze przy okazji wyjdą. Nie ma takiego, który by przy okazji nie wyszedł. Ej. Nie ten popcorn. Ten. Do on. Idealnie wskoczyło. Zdążymy wydać. Do jedyneczki. Ciach. Prudence. Nie ma chyba już teraz żadnego klienta, który by popcornu nie zamówił. Skoro mamy wszystkie popcorny, no to raczej wszyscy klienci będą popcorny zamawiać. Poprawimy w takim razie. Widać, że ona też się szybko robi, ale trochę wolniej niż ta serio szybka kiełbaska. Thank you.
I właśnie chciałem perfekto, dlatego tak dokładnie i robiłem. Okej. Dwie duże kiełbachy. Big Poly to samo. Jeszcze dwa razy przyjdzie i dostanie złoto. Ninjoy cztery razy musi przyjść. Przyjść. Jest jedno. I jest trzecie. Czwarte, trzecie. Dlatego nie szedłem po klientów, żeby jeszcze u niego złapać tego perfekta. Teraz możemy iść, bo nie mam kiełbasy gotowej. Gotowej kiełbasy nie ma. Radlin. Będzie dzisiaj closer, zaraz się okaże. Czysta. Czysta. Mogłem w sumie ten popcorn zostawić, ale już wyrzuciłem. Punch Hitwell. Closer. Closer, closer. Właśnie przecież ty nie musisz mieć kurtki. Zdejmij ją. No tak ci dobrze. Możemy ci kurtki rękaw zostawić. Kurtki rękaw. Ja już poczekam na tą kiełbasę tu. I tyle. Ktoś, nie, ta jest jeszcze nie gotowa. Możemy zrobić tą. Niestety spadło trochę obok. I jeszcze troszkę spadło. I też mi się coś wydaje, że polecam o, purple, purple. Dawno tego nie lałem. Że polecam punkt za order. Nie. Nie poleciały punkty za order. I teraz tylko wydajemy. Potrzebuję tego, do siódemki jest... Nie, teraz mam ósemkę. Te dwa. Ojej. Faktycznie poleciały punkty w order. Teraz siódemeczkę możemy znaleźć i nasypać. Radlen. Perfekt. Perfektnie. Perfektnie.
takie czareczki. Jeszcze tylko to oraz to. Bruno Romano, co ty na to? Okej. Brąz jest. Jak będę miał złoto zdobywać, to miałbym, chciałbym, żeby to złoto było, było perfekcyjne. Jakby jakieś złoto się dzisiaj trafić miało. Ale czy to się uda, to jak trafimy to złoto perfekcyjne, to się okaże, że się udało. Albo się nie udało. Coś z tych rzeczy się okaże. Ok, 10. klient closer przyszedł. No bo już to jest 10. tydzień, nie? 10. tydzień dla wszystkich closer klientów. I w ogóle hot dogger, ja 10. tydzień. Chicago dogger. Gdy potrzebujemy do 45. No 1000 punktów. 62 jeszcze. 1062. Zobaczymy, jak to, ile punktów co to będziemy. Ja tu nie widzę frytki. Tu jest frytka. Cynamon. Dobra, już jest spalone, więc uwaga. Gdzie mu cynamon? Wszystko jest w samym miejscu. Dobra, wisienka tu. Cynamonu no nie widzę. Oreos. Tu. Tutaj. Łyżka tu. Papryczka tu. Tu był ten. A cynamonu nie widzę. Stek tu. To tutaj. Karta zamówienia tutaj. To coś tutaj, to tutaj i roślinka tu. Cynamonu. Nie widzę cynamonu tam. Gdzie był cynamon? Nie wiem. 100 biletów jeszcze mamy. Okej. Okay. Nie, bez kurtki ci dobrze. 69 dzień. Zaczynajmy. Kto przyjdzie jako kolejny? Uwaga. Marii. James sobie tam w oddali idzie. No więc co sobie zamawiasz? Kiełbachę zwykłą. Bekon? Ogórek. O! I bekon, i ogórek. Pierwsze takie zamówienie. I bekon, i ogórek. Greg, no już możemy ci wstawić. Wstawić tą parówę. Możemy nalać. Nasypać. Jakby ktoś pytał, który popcorn wygląda mi najsmaczniej, to bym wybrał czekoladowy i ten ostatnio odblokowany. No i karmelowy też. Trzy popcorny bym wybrał, żeby wyglądały mi najsmaczniej. Najlepiej, najfajniej. Te popcorny, trzy. Jakbym miał wybierać, to jeden z tych trzech popcornów. Ciach, ciach, ciach. Najpierw ogórek, potem bekon. Teraz tutaj te. No tak, karmelowy, czyli ten. Ten popcorn i ten popcorn bym wybierał. Jeden z tych. Jak
To Marii perfekcyjne przywitanie? Oczywiście, perfekcyjne przywitanie. Nawet jak przyszłaś, to dostałem dzięki tobie za 30 bekonów. Wydanych komukolwiek. Ale no, tutaj Greg już perfekta nie ma. Nie, to nie ten popcorn, ten. Ty jeszcze 3 razy potrzebujesz przyjść. Rico! Rico! Hiper... jeszcze jeden. A ten kolejny to Ninjay znowu. I wychodzi, że Ninjay znowu pod piątką. Nie, ostatnio była... Poprzednio była pod szóstką. Ninjay. Poprzednio była pod szóstką. Nie, nie ta kiełbacha. Ale może ktoś przyjdzie od tej kiełbasy... tej. To nie będziemy musieli już na nią czekać. Dokładnie, Big Pauli przyszedł, to kiełbacha się nie zmarnuje. No idź. Się przesypało. Hugo! Wszystkie kiełbaski wykorzystujemy teraz, jak na razie, w każdym dniu. Tu jest co? Teraz mamy szóstkę. Trójka. Szóstkę będziemy szykować. Closer dzisiaj to Queen. Ona też zamawia tą falowaną kiełbaskę. Teraz mamy czwórkę. Do kosza? Nie. I potem zrobimy kiełbachę. Hugo, ty chciałeś tą. Musiałem pokojarzyć, kto jest pod ósemką, bo akurat to zamówienie sobie miałem zasłonione. Akurat jest zamówienie ósme, gdzie potrzebowałem kiełbaskę, miałem przykryte innym. Czerwonej nie mogę wydać. Musi być dobra kiełbaska. No, nie będzie już chyba żadnych perfektów.
Nic nie poradzę, że wasza kiełbaska była dłużej. Musiała być dłużej w grillu niż sarcz pana. Wszystkie elki tu są. No, jedna M-ka będzie potem. Cały czas elki. No tutaj niestety czekamy. Okej, okay, Big Poly, jeszcze jedno przejście potrzebujesz. I zdobędziesz złoto. I będziesz może 13 klientem, co to złoto dostanie. Jak ktoś przed tobą nie przyjdzie. To złoto dostał. Jak ktoś przed tobą nie przyjdzie, to będziesz miał złoto jako 13. Jak ktoś przed tobą nie przyjdzie bez złota, ja idealnie wtedy będzie. Wiecie o co mi chodzi na pewno. Jak Big Poli będzie pierwszy po złoto, no to 13 będzie. Co to złoto dostanie? Queen! Majo! Udaje mi się. Zaliczamy te badże za jedzenie. Za sosy, za popcorny, za to wszystko, co jeszcze nie jest zaliczone. Jeszcze trochę tam jest tych badżów. Z tym związanych. 45 rank. Jak na razie co ranka wbijamy? No teraz już nie wbijemy. Rank co wbijaliśmy dwa razy pod rząd. Czyli wbiliśmy 44 i 45 rank, robiąc jeden dzień. Okej, okay, ty tu chciałeś to? Kahuna. Nie, nie chciał tej zwykłej. No tak, chciał Maju i tak dalej. Mary, dopiero co byłaś i ty jedyna zamawiasz takie coś jak to, ale bekon jest na końcu. Nie pierwszy. No, takie kombinacje to nie u niej. Nie no, z sałatką. To co znał na setnym bilecie za skończymy? Możliwe, że tak. Nie. Dobra, ty miałeś łatwy wybór. Ty. Coś mi nie idzie z tym. Dawno. Niektórych zamówień nie pamiętam. No tutaj było jedno takie z tą kiełbaską. Nie chciałeś pieczarek na pewno. Kletus. 5 zamówień mam do. No, już teraz jest 5 zamówień do wyboru. Do wyboru. Odpada to, odpada to. Odpada to. Musi być to. Radlen. No właśnie. I 70 dzień. Który jest z wypłatą i jest to sobota. I do ranga potrzebujemy 1800, to raczej nie bijemy takich punktów jednym dniem. Kto jest nowy? Nowy jest Giorgito. 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 Giorgito.
Za które jeszcze jedzonka nie jest zrobiony batch? Sobie zobaczymy. Za pieczarki, za ten sok. Za ten sok, za popcorny cynamonowy oraz ten ostatnio odblokowany. Za kiełbaskę oraz za sos cebulowy. To teraz, no właśnie, Kahuna. Jego zamówienia w ogóle nie pamiętałem. Perfekta raczej nie będzie, skoro są takie góreczki. A jest! Perfekt. Ta górka mu nie przeszkadzała. Radlen, tobie kiełbachę zrobię później. Teraz Big Pauli dostanie kiełbachę do grilla. Chociaż w sumie może zdąży ją ogarnąć. Jak Pauli, tobie trzeba złoto zrobić. I to perfekcyjne. W sumie mogę zrobić dla niego od razu. Taki mały myk czasami mogę zrobić, ale złoto i tak perfekcyjne nie wyszło. Ale spróbować mogłem. Alberto oraz Mandy. Mandy to było? Ty też dwa razy byłaś. Jak miałbym ci wybierać zamówienie, to bym ci nie wybrał. Alberto. Dobrze, że nie przyszedłeś, bo ja w ogóle twojego zamówienia nie kojarzę. Dużo jest klientów, co ja bym zamówienia na pewno pomylił. Jak się nie gra codziennie w hordogery, no to zamówienie łatwo zapomnieć, jakie zamawiają. Teraz trójkę mamy. Czwórka, a potem dwójka. Thank you.
Nie, to to. Kto tu jest? Kenji. Kenji chce to. Najpierw wydam dwójkę, a potem damy zamówienie. Weźmiemy Kenji'ego zamówienie. Ale to zamówienie, czy to show z zamówieniami podoba mi się najbardziej, bo tam trzeba sobie przypomnieć, jakie zamówienia, kto zamawia. Więc to akurat mi się podoba. Tam to show. W sumie najbardziej mi się tam to show podoba, bo ono jest najłatwiejsze. To są łatwiejsze, żeby tak. Wiecie, o co mi chodzi. Nie trzeba za dużo kombinować, żeby wam to wytłumaczyć. Ale trzeba przygotować soczek, popcorn. Możemy robić. W sumie niech będzie, zrobię już do końca te hot dogi tu. Chociaż dobra, siódemka leci. A i tam miała być S-ka, a nie M-ka. Zauważyłem to, jak już wydawałem. Musztarda, potem ketchup i potem jeszcze jedno zielone. Jeszcze jedna ta zielona sałatka. Więc no już łapeczki, komentarze, suby możecie zostawiać. Suby możecie zawsze zostawiać, nie musicie czekać, aż to powiem. Wy jesteście na pewno takiego czegoś świadomi, że suby możecie zostawiać, jak po prostu wam się kanał podoba. Widzicie, że jest to, co chcecie oglądać na kanale. Teraz zobaczymy, co zagramy. W co sobie zaraz zagramy? Rank raczej nie wskoczy. 1400. Ok. 400 równe punktów brakuje. Równe 400. Burgerzilla. Ok. Tutaj jest czwarta końca gwiazdka do zdobycia. Oj, 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 jak spaliło. Jak dla mnie to spadło na te cebulki, ale dobra. Powtórzymy. I wychodzi na to, że w tym dniu zdobyłem tylko dwa bilety. Albo trzy. Nie, dwa bilety zdobyłem w ciągu tego ostatniego dnia. 70. Okej. Okay. Misa jednego zrobiłem, ale już za burgery bez misów mamy zrobionego badża jakiś czas temu. To zrobiłem na tych łatwych poziomach, czy na tych łatwych gwiazdkach poziomach, tak jak jeszcze to szybko, tak jak to tak szybko jeszcze nie leciało, nie? No to do kolejnych odcinków. Cześć!